Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się już po osobie Barabasza, zajmiemy się osobą Ryszarda Krzysztofa P., który szerzej w kręgach pruszkowskich był znany jako Krzyś. Postanowiłem, że zrobię taką serię o tych osobach mniej znanych z kręgów pruszkowskich, o których może za wiele informacji nie było w internecie. Ja zasiadłem ponownie do książki Wernackiej i Piotra Pytlakowskiego Alfabet Mafii, gdzie troszeczkę więcej jest o Krzysiu powiedziane. Więc zaczynajmy. Krzyś był gangsterem, który działał jeszcze w czasach, kiedy na ulicach Pruszkowa dominował sam Ireneusz P., pseudonim Barabasz. Trzeba powiedzieć, że Krzyś należał do tego pierwszego składu. Nie był on bezpośrednio jakimś przyjacielem Barabasza, ale jego największym przyjacielem był Janusz P., pseudonim Parasol. Panowie byli bardzo ze sobą zżyci, byli ze sobą bardzo zaprzyjaźnieni, jeśli chodzi o ich jakieś tam wspólne działania, to między innymi to Janusz P., pseudonim Parasol, jak i Krzyś byli właścicielami słynnego klubu Kaskada w Brwinowie, gdzie razem go prowadzili. Były nawet takie słynne reklamy w gazetach, że można było zobaczyć zdjęcie właśnie właścicieli. Bardzo chętnie zobaczyłbym tę reklamę, to jest anegdota. Zobaczyłbym chętnie wycinek z gazety, że było widać właśnie na zdjęciach Parasola i Krzysia, którzy są na tle tego, są na tle właśnie Kaskady i podpisane u nas najbezpieczniej. No w ogóle mówiło się, że ich Kaskada to była taka trochę pralnia brudnych pieniędzy, ponieważ nie było tam za wielu gości. W Kaskadzie między innymi Małgorzata Rozumecka była kelnerką. A obroty mieli ogromne, co już snuło pewne hipotezy. Ale dzisiaj nie o tym. Krzyś urodził się w 1952 roku i był już, w czasach komuny był recydywistą. On już w latach 80. siedział w więzieniu, po czym został zwolniony warunkowo. Jeśli chodzi o jego działalność w bandzie Barabasza, to Krzyś uczestniczył w słynnej strzelaninie w motelu George pod Nadarzynem, gdzie oczywiście oni wszyscy zostali uniewinnieni, bo okazało się, że całe przedsięwzięcie, jakim była w ogóle zasadzka na Pruszkowskich, bo trzeba przypomnieć, że strzelanina w motelu George była uznana za pierwsze zbrojne działanie policji przeciw mafii. Wcześniej nie było w ogóle jakichkolwiek potrzeb robienia takich zasadzek, tam normalnie helikopter, antyterroryści, że zrobiono całą zasadzkę, że właściciela tego Mercedesa postanowiono przekabacić na stronę policji, ale okazało się, że cała sytuacja była nielegalna. I dlatego Krzyś między innymi, jak i ze swoimi innymi kompanami, czyli Budzikiem, Parasolem, samym Barabaszem, jeszcze do tego był Szarak, który zginął na miejscu, zostali oni uniewinnieni po prostu, bo w ogóle tam była mieszanka słowo przeciwko słowu, nielegalna w ogóle zasadzka i tym podobne sprawy, ale do tego przejdziemy, myślę, w innym odcinku. Jeśli chodzi o działalność Krzysia, to on zajmował się rezydentami na Pomorzu. Nie miał on jakiegoś za dużego wkładu. Wręcz o Krzysiu mówiło się, że był dość osobą prostą. Krzyś podobno wszystkie pieniądze, jakie zarabiał, lubił przepijać w barach i wszczynać awantury. Wspominałem już w jednym z odcinków o pewnej anegdotce o Krzysiu. Krzyś lubił popić, Krzyś lubił poimprezować, był z tych raczej głośniejszych person. Miał wchodzić do lokali,
kazać tam ludziom klękać w barach, w restauracjach, no był on po prostu osobą bardzo, no krótko mówiąc, niekulturalną. Bardzo podobno zaszedł za skórę taksówkarzom w Pruszkowie, którzy musieli mu się opłacać. Musieli oddawać mu część swoich zarobków. Podobno bardzo tych cierpów w Gwarze Warszawskiej cierp to taksówkarz. No bardzo ich gnębił. Nie lubili go i to, co zrobili podobno po jego śmierci, bo takie anegdoty również można było zasłyszeć, no pokazują, jak bardzo zaszedł im za skórę, ale to później. Krzyś w samej bandzie Pruszkowa niezbyt za dużo w ogóle wiadomo o Krzysiu. To trzeba powiedzieć, że wiadomo tylko tyle, że no był bardzo taką osobą głośną, był on raczej z tych prymitywnych osób, aczkolwiek pod koniec swojego życia miał spokornieć. Jeśli chodzi też o taki pewien fakt, do którego w ogóle się przyznał aktor Daniel Olbrychski. Pewnego dnia Olbrychskiemu skradziono pojazd, skradziono mu samochód. No to Krzyś, dowiedziawszy się o całej sytuacji, postanowił, bo trzeba powiedzieć, że Krzyś to był wychowany na Wołodyjowskim, na Kmicicu, więc pomoc takiej gwieździe, jaką był wtedy Daniel Olbrychski, no obowiązkiem i chlubą jest pomoc. A Krzyś był bardzo podobno zajarany postacią Olbrychskiego. Więc Krzyś, kiedy odebrał telefon, w którym no, złodzieje kazali zapłacić tyle i tyle za samochód, bo złodzieje wiedzieli, od kogo kradną, no to Krzyś tam im pogroził, podobno się popisywał przy Olbrychskim, ale samochód ostatecznie, jak się dowiedzieli, że no, Olbrychski jest kolegą kogoś z Pruszkowa, to złodzieje samochodu od razu go odstawili, wymyli do po prostu błysku, podstawili jak prezent pod dom. Nawet wlali benzyny po sam korek do tego samochodu i zwrócili w zębach, jak to można powiedzieć. Można powiedzieć, że Olbrychski był dozgonnie wdzięczny Krzysiowi za odnalezienie tej zguby. Sam Krzyś w procesie Pruszkowa został skazany, jednak no, ostatnie losy Krzysia zostały no, dość brutalnie przerwane. Ryszard Krzysztof P. został skazany, jednak w trakcie odbywania kary zachorował na raka przełyku. Z książki Alfabet Mafii Ewy Ornackiej i Piotra Pytlakowskiego można wyczytać, że miał on się w ogóle w programie pojawić, podobno dosłownie ociupinkę brakowało, żeby można było go ujrzeć no, wypowiadającego się do kamery. Bardzo zależało mu na przekazaniu prawdy. Krzyś podkreślił w ogóle, że sam zgłosił się do prokuratury, kiedy go poszukiwano. Jego żona no, odbierała tam telefony, umawiali się na te wywiady. Powiedział, że był zaprzyjaźniony z Masą, że nawet Masa był świadkiem na ślubie Krzysia, bo Krzyś był dwukrotnie żonaty. I mianowicie no, śmierć Krzysia w maju 2004 roku no, przerwała ten plan, jakim było danie tego wywiadu. Krzyś zmarł w szpitalu w Pruszkowie. Pogrzeb podobno był duży. I przedkładam wam zdjęcie z tej książki. To jest jedyne zdjęcie z pogrzebu w ogóle Krzysia. Na pogrzebie był również obecny, wymieniony już wcześniej przeze mnie, Daniel Olbrychski, no, który, jak mówiłem, dozgonnie był wdzięczny Krzysiowi za odnalezienie jego samochodu. Jednak kiedy pochowano Krzysia, jego no, grób długi czas nie pozostał w stanie nienaruszonym. Po Pruszkowie chodziły takie plotki, mogę powiedzieć, że sami osobiście słyszałem podczas realizacji jednego z materiałów, że osoby, no, które on no, no, traktował niedobrze, czyli taksówkarzy właśnie, których naliczał, no, w zemście dewastowali podobno grupy Krzysia.
No, ciągle tam dochodziło do jakichś kradzieży i podobno do dość takich sytuacji, które jakbym wam tutaj powiedział przed kamerą, to nie wypadałoby po prostu o nich mówić. Ten grób był po prostu no, notorycznie niszczony, kradziono z niego, a to znicze, a to jakiekolwiek usterki w nim robiono, więc no Krzyś nawet za już grobowego życia no można powiedzieć, że Krzyś nie zaznał spokoju, no nawet w grobie. Podobno pod koniec życia no bardzo cierpiał, odłączono go od już aparatury, jego żona bardzo rozpaczała po jego śmierci. Grób Krzysia znajduje się w Pruszkowie na cmentarzu komunalnym. Jest on, się wyróżnia takimi złotymi literami, jest cały czarny. Byłem na grobie Ryszarda Krzysztofa P. podczas realizacji jednego z materiałów widziałem. Jest to taki, no, można powiedzieć, nagrobek bardzo, bardzo okazały. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Powiedzcie, o kim byście jeszcze chcieli z tych starych pruszkowskich zobaczyć odcinek. Zapraszam was do oczywiście nadrobienia pozostałych odcinków, jak i tego, abyście dali łapkę w górę, zasubskrybowali, jesteśmy już naprawdę niedaleko 10 tysięcy. Dołączcie do mojej grupki Miejsce Zbrodni, czyli True Crime po polsku i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.